sesję Rady Gminy Związek Żoboża. Na początku chciałbym bardzo powitać młodzież. Bardzo proszę o przedstawienie, skąd do nas przyszliście i w ramach jakiego projektu. Dzień dobry, ja nazywam Teresa Pinta, pracuję w Centrum Młodzieżowym Franka Jordana i my prowadzimy taki projekt Uczeń Obywatel. I patronat nad tym projektem ma przewodniczący Rady Miasta Krakowa. I to jest właśnie pierwszy etap, to jest etap taki, gdzie radny przychodzi do szkoły, tutaj tam Marcin Tatara był w szkole, to jest gimnazjum numer 17. Drugi etap to jest właśnie, kiedy przychodzimy do Rady Dzielnicy i młodzież może obserwować, jak radni pracują, tych będzie akwarystacja Rady Dzielnicy. A trzeci etap to jest wtedy, kiedy przychodzimy do Rady Miasta Krakowa na sesję i też spotkanie z radnymi Miasta Krakowa i przyglądanie się obradom. A na koniec zakończenie tego projektu to jest Dzień Otwarty Magistratu, gdzie młodzież otrzymuje dyplomy. No i oczywiście może się pochwalić tym, że w tamtym roku tutaj od Państwa też była prezentacja z tej dzielnicy. To było inne gimnazjum, natomiast tutaj też mieli właśnie prezentację. To były wywiady z radnymi. Pamiętam, że to też miało miejsce. Więc mogą być prezentacje. W każdym razie dostałam otwartościowe dyplomy, staram się o nagrody i tak dalej. One są też ufundowane przez Radę Miasta Krakowa. Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do naszych obrad. Na początku chciałbym wprowadzić do porządku projektu uchwał Komisji Polityki Społecznej w sprawie projektu uchwały nr 29 w sprawie prac remontowych żłobka w ramach zadań powierzonych na 2020. Kto z Państwa jest za uchwaleniem, proszę o podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie korekty uchwały nr 29 przez 270 z dnia 19 lutego 2013 w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 pod nazwą Budowa i Przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie projekt został zmieszczony w porządku. Kolejny projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie korekty uchwały nr 25 przez 229 z dnia 23 października 2012 w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 pod nazwą prace remontowe dróg i oświetlenia. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam jednogłośnie. Projekt uchwały został umieszczony w porządku. Kolejny projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Radę Dzielnicy Piątej Krobocza premiery książki Limeryk z Zbrodnicy. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został umieszczony w porządku. Odczytam cały projekt, proponowany porządek obrad. Pierwszy otwarty sesji, drugi przyjęcie proponowanego porządku obrad, punkt trzeci przyjęcie protokołu z 30 sesji Rady Dzielnicy Piątej Krobocza, punkt czwarty sprawozdaństwa zarządu i uchwał w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 w sprawie objęcia ochroną przez uznanie za pomniki przyrody drzew oraz dróżków rosnących na terenie dzielnicy Piątej Krobocza, punkt piąty opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu dzielnicy Piątej Krobocza za rok 2012 w sprawie objęcia w sprawie korekty uchwały w sprawie prac remontowych żłobka w ramach zadań powierzonych na 2013 rok, w sprawie korekty uchwały w sprawie zadań powierzonych na 2013 rok pod nazwą Budowa i Przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem, w sprawie korekty uchwały w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Radę Dzielnicy Piątej Krobocza premiery książki Limeryki z Zbrodni. Punkt szósty dyżury, punkt siódmy oświadczenie i komunikaty, punkt ósmy zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do porządku? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki, kto z Państwa jest za. Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie projekt porządku obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu.